8 turniej mikołajkowy. Tak szukałem w pamięci, czy był już kiedyś międzynarodowy, nie wiem. Ten był, zespół z Ukrainy, zaprezentował się i też to dodaje kolorytu. Były Katowice, Wejherowo, nawet pod Włocławka była drużyna, więc super zabawa, dwudniowa, taki redboxowy turniej. Jak zawsze na wysokim poziomie, ja tylko chcę powiedzieć, że w zeszłym roku mieliśmy drużynę z Węgier, przyjechali z gminy Tamasi i generalnie ten turniej mikołajkowy był, taki cel mieliśmy, żeby przyjechały wszystkie zaprzyjaźnione gminy z gminą Suchy Las, czyli gmina Tamasi, gmina Gniwań i gmina Poronin. Niestety Poronin miał problemy organizacyjne, sportowe, ale organizują się, za rok na pewno przyjadą. Tamasi w ostatniej chwili też nie udało się zebrać, ale też zapowiadają silny zespół za rok. Także myślę, ten 9. turniej za rok będzie bardzo fajny. Aczkolwiek 8. uważam także za niezwykle udany. Bardzo fajna sportowa atmosfera, bardzo dobry sportowy poziom, czyli jak zawsze na wysokim poziomie. Suchary to klub, który jakby selekcjonuje swoich zawodników i zawsze tu będzie w czołówce, więc jakby niespodzianek nie ma, że on wygrał i tu. Natomiast pozostałe zespoły mogą się bić. No i jakby Redbox chyba też jest coraz lepszy, bo przecież w miejscu w pierwszym czy w drugim dniu miejsce w trójkach, w drugim dniu walka w finale i przegrana minimalnie w karnych, no to świadczy o dobrym poziomie tych zespołów. Jestem bardzo dumny z poziomu sportowego. 3 lata temu tutaj dostawaliśmy straszne lanie. W tej chwili walczymy jak równy z równym. Świadczy, że nasz poziom organizacyjny jest coraz lepszy. Coraz więcej mamy chętnych do naszej akademii. A co jest ważne, mamy dzieci z Akademii z Biedruska, z Złego Lasu, z Golęczewa, z Chludowa. Trafiają się też dzieci z Zielonkowa. Także nasza akademia to jest naprawdę szeroki obszar gminy Suchy Las. I wszyscy ciągną tutaj, przyjeżdżają do Złego Lasu, żeby trenować, żeby grać z nami. Także będziemy walczyć, będziemy się rozwijać. I to jest tylko i wyłącznie dla dobra naszych mieszkańców, dlatego że konkurencja zawsze spowoduje wyższy poziom organizacyjny. Pan Andrzej Chiliński z Lubonia zawsze podkreśla, że to w Suchym Lesie jest najlepszy turniej w Polsce i on tu zawsze przyjedzie, a pracuje na to cały sztab ludzi, przyjaciół i mecenasów tej imprezy. Tak, w tym roku mieliśmy prawie 20 podziękowań za pomoc w organizacji turnieju mikołajkowego. Część wręczyliśmy wczoraj, część wręczyliśmy dzisiaj. Mamy też takich sponsorów, których nie chcą być wyeksponowani, także oni przyjadą do nas, do naszego salonu piłkarskiego Redbox, gdzie wręczymy podziękowania. Nasza loteria, jak zawsze, cieszyła się dużym powodzeniem, to też dzięki tym sponsorom. I cieszymy się, gdy zawsze dzwonimy w połowie roku, czy pomożecie, zawsze wiemy, że możemy na nich liczyć. Tu też był Przemek Frąckowiak, no, fantastyczna postać, bardzo jakby też wzbogaciła ten turniej i przeprowadziła licytację, bo była licytacja, czego wcześniej też nie było, na konkretną charytatywną pomoc. Tak, udało nam się uzbierać 1900 zł, wylicytowaliśmy dwie koszulki, jedną koszulkę Balotiellego z jego autentycznym autografem, koszulkę z podpisami piłkarzy Lecha, piłka retro, piłka Macron z podpisami Lecha, rękawice Putnocki też specjalnie podpisał na tę okazję, także licytacja odbyła się, było bardzo fajnie i cieszę się, że ją prowadził Przemek, bo Przemek Frąckowiak to takie dziecko Redboxu, ja zawsze mu podkreślam, bo my jesteśmy ze sobą, chyba już współpracujemy dobre 10 lat jako klient naszych rękawic Redbox oczywiście, ale też podkreślę, że gdy tylko zadzwonię do niego, poproszę o pomoc, to jest, a tak prawdę mówiąc, pierwszą wspólną imprezę zrobiliśmy latem tego roku, gdy zorganizowaliśmy 4. edycję Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaka. Także Przemek był z przedszkolakami, dzisiaj był z chłopcami po 9-8-letnimi, też dał sobie radę, przeprowadził licytację, wręczam medale, także liczymy, że w przyszłości nasza współpraca się będzie bardzo dobrze rozwijała.